Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostanymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Yes, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu z Ustynemus. Ja nazywam się Justyna Broniecka i pomagam przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagam wybierać właściwe formy prawne czy też po prostu lepiej zarządzać pieniędzmi tak, aby cashflow firmy był właściwy czy też na właściwym poziomie. W ostatnim odcinku mówiłam o tym, jakie korzyści pozafinansowe przynosi spółka ZO. I tutaj, w, jakby w odpowiedzi na ten podcast, pojawiło się trochę pytań. A w takim razie, jak to się dzieje, że spółka Zo pozwala płacić niższe podatki, albo jakie są konkretnie na to sposoby? I dzisiaj właśnie o tych sposobach chcę Ci opowiedzieć. Więc w przypadku, jeżeli mówimy o spółce Zo, to tak samo jak ostatnio, spółka Zo nadal ma takie same zasady, czyli jest osobną osobowością prawną, oznacza to, że ma swój portfel a my mamy swój portfel. Więc to jest o tyle różne, że w przypadku działalności gospodarczej możemy opłacać zakupy prywatne z kartą firmową i odwrotnie, no a tutaj już nie ma takiej możliwości. To znaczy kartą firmową płacimy za zakupy firmowe, kartą prywatną za prywatne. No jeżeli dokonamy jakiejś pomyłki, to oczywiście po prostu trzeba sobie zwrócić z prywatnego na firmowe albo z, prywatne, z firmowego na prywatne. Natomiast co do zasady te pieniądze po prostu się muszą zgadzać. No więc jeżeli chcemy Życie ze spółki zo, to ta spółka ZOO w jakikolwiek sposób musi nam te pieniądze przekazywać. No i oczywiście ideą spółki zo jest wypłata dywidendy. Dywidenda jest wypłatą zysku dla wspólników, czyli właścicieli udziałów. Natomiast dywidendę, co do zasady, wypłaca się raz w roku. To na szczególnych warunkach można wypłacać w trakcie roku zaliczka na dywidendę. Natomiast mimo wszystko. Jest ona opodatkowana podwójnie. To najpierw spółka zapłaci podatek dochodowy 9,19%, większość. Z nas to są małe spółki ZO, więc płacimy 9% CIT. No i potem wspólnicy płacą podatek PIT 19%. Oznacza to, że płacimy ten podatek podwójnie. No i tutaj um, wielka filozofia wielu mędrców, co to znaczy ominąć podwójne opodatkowanie, a co więcej, jak to zrobić legalne. No i na to jest kilka metod, kilka sposobów. Pierwszy ze sposobów, które wykorzystuje prawie każda spółka ZO. Jest wynagrodzenie dla zarządu za pełnienie funkcji, czyli za podejmowanie ryzyka i zarządzanie spółką. Takie wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie uchwały, jest kosztem dla spółki, ale z drugiej strony są opodatkowane tylko raz. Mamy tutaj podatek 12 bądź 32% w drugim progu podatkowym. Natomiast warto dodać, że wraz z nowym ładem, tutaj wskoczyła składka zdrowotna 9%. Przy czym możemy też od wynagrodzenia dla zarządu rozliczać roczną kwotę wolną, czyli aktualnie jest to 30 tysięcy złotych, co w praktyce oznacza, że tego podatku zapłacimy zdecydowanie mniej niż jakbyśmy zapłacili 9 plus 19 w przypadku dywidendy. Drugą taką możliwością jest słynny artykuł 176. Jest to artykuł, który pozwala na wypłatę pieniędzy za, nazwijmy to bardzo w uproszczony sposób praca operacyjna wspólnikom, takie wynagrodzenie powinno być zapisane w umowie spółki, i one są opodatkowane według progów podatkowych. Jest również kosztem dla spółki, w związku z tym płacimy podatek raz 12 bądź 32%. Natomiast jeżeli chodzi o artykuł 176, to to jest naprawdę duży pułapek. Tutaj jest pułapka związana z tym, że może to być potraktowane jako umowa zlecenia, w niektórych przypadkach to musi być owatowana, więc może okazać się, że jakby nie jest to szczególnie opłacalna opcja. Bardzo wielu przedsiębiorców, którzy z tego korzystają, już mają dzisiaj jakieś tam trudności, głównie z ZUS-em, ponieważ ZUS zaczął na tą formę wypłaty dosyć mocno polować. A trzecia możliwość to jest zawarcie umowy o dzieło pomiędzy spółką a osobą prywatną. Czy na przykład ja, jako członek zarządu, um, tworzę grafiki albo tworzę teksty i mogę sprzedawać je na umowie o dzieło swojej spółce. A wiadomo, że umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest opodatkowana 12% od połowy, więc tak naprawdę matematycznie 6%. I myślę, że tutaj bardzo ciężko będzie uzyskać niższy podatek, jeżeli mówimy o wypłacie ze spółki ZO. Natomiast jeżeli chodzi o umowę o dzieło, no to tutaj musimy uważać się znowu, żeby to było działo, żeby to było ceny rynkowe, żeby to było właściwie zawarte, żeby było podpisy właściwych osób. Natomiast zamiast 9 plus 19 płacimy 6% od wartości brutto. Więc myślę, że gra warta świeczki, jeżeli rzeczywiście w naszej spółce jesteśmy w stanie z takiej umowy o dzieło korzystać. Trzecim, właściwie już czwartym sposobem jest umowa najmu. Bardzo często my, jako członkowie zarządu albo my, jako wspólnicy, posiadamy samochody, nieruchomości, sprzęty, maszyny, urządzenia, meble, które potrzebne są w naszej spółce do normalnego funkcjonowania. W związku z tym, między nami a spółką zawiera się umowa najmu. Spółka co miesiąc wypłaca nam pieniądze. Jeżeli jesteśmy osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to rozliczamy taki przychód podatkiem ryczałtowym, który wynosi 8,5% w przypadku, jeżeli mamy do 100 tysięcy dochodu rocznie i wynosi 12,5% powyżej 100 tysięcy. To jest taki ala drugi próg podatkowy, czyli płacimy 12,5% od nadwyżki powyżej 100 tysięcy. No i znowu musimy tutaj zapłacić odpowiednią umowę, muszą to być ceny rynkowe, muszą być to umowy podpisane przez właściwą osobę. No, i też w szczególnych wypadkach może okazać się, że będziemy musieli zwrócić uwagę na podatek VAT, więc myślę, że tutaj też trzeba ostrożnie do tego tematu podejść, no ale znowu 8,5%, a nie 9 plus 19, więc spora oszczędność podatkowa, oczywiście pod warunkiem, że zrobi się to dobrze. Kolejny sposób, już ostatni, to jest faktura. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, że wspólnik, członek zarządu ma do wypłacenia kilkaset tysięcy ze spółki, no i zaczynają się problemy, jak to wypłacić, żeby tego nie robić dywidendą, a że może jakoś tam pokombinujemy. Często słyszę takie zdania. Oczywiście możemy zastosować taką sytuację, że macie spółkę zo i macie z drugiej strony jednoosobową działalność gospodarczą, i ta jednoosobowa działalność wystawia fakturę spółce. Bardzo często w jednoosobowej działalności mamy ryczałt. Czy to jest jakby stosunkowo niski podatek 8,5-12,5-14 w zależności od tego, co wykonujecie. Natomiast oczywiście posiadanie działalności wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUSowskich, przy czym składki zusowskie plus niski podatek to i tak może okazać się mniej niż konieczność zapłaty podatku PIT od dywidendy. W związku z tym czasami przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązania, natomiast tutaj bardzo mocno polecam zwracać uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, usługi muszą być wycenione po cenach rynkowych, więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, że znowu taka umowa o współpracy pomiędzy działalnością a spółką musi być we właściwy sposób podpisana. Tam najczęściej wchodzi w grę konieczność powołania pełnomocnika wspólników do podpisywania umów z członkami zarządów. Trzecia sprawa, na tych fakturach muszą być realne usługi. Ja często widzę takie faktury na doradztwo marketingowe, konsultacje biznesowe. I teraz tam często są setki tysięcy złotych rocznie. I teraz pytanie, jak Urząd Skarbowy ma do tego podejść inaczej niż ominięcie podwójnego opodatkowania. Tam muszą być rzeczywiście realne usługi. Najlepiej, żeby one były możliwe do pokazania urzędnikowi, że coś zostało rzeczywiście zrealizowane, wykonane. W roku 2023 Urząd Skarbowy zaczął się dosyć mocno przyglądać takim powiązanym pomiędzy spółką a działalnościami gospodarczymi. Więc tutaj jakby mocno zwracam uwagę na to, aby nie robić tam głupot, bo te głupoty się mogą po prostu źle dla nas skończyć. No i jeżeli mówimy o umowach o współpracy pomiędzy działalnością a spółką, to też pamiętajmy, że jeżeli jest to umowa pomiędzy członkiem zarządu, jego działalnością gospodarczą, a spółką, w której jest członkiem zarządu, no to najprawdopodobniej mamy do czynienia z łamanym zakazem konkurencji. Bo w związku z tym też trzeba to w odpowiedni sposób załatwić w umowę spółki. Więc podsumowując, aby w korzystny sposób wypłacić pieniądze za spółki ZO, a niekoniecznie płacąc podwójny podatek, możesz wykorzystać wynagrodzenia dla zarządu. Artykuł 176, umowa o dzieło, umowy o najmu, czy też po prostu faktura, natomiast za każdym razem pamiętaj o tym, żeby to były ceny rynkowe, żeby y, dokumenty były sporządzone w sposób poprawny, żeby były podpisane przez właściwe osobę i żeby zdawać sobie sprawę z tego, y, jakie ryzyka y, wiążą się z y, brakiem dokumentów czy brakiem spełnienia warunków formalnych do, do tego typu na wypłat. Jeżeli masz ochotę na więcej wiedzy na temat optymalizacji, informacji jak to się robi, w jakiej kolejności, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, to mam dla Ciebie bardzo dobrą informację. W październiku 2023 roku wydaliśmy kurs na temat spółki ZO, gdzie jednym z modułów, najdłuższym modułem jest właśnie moduł o optymalizacjach podatkowych, gdzie dostaniecie nie tylko takie bardzo ogólne informacje, ale właśnie szczegółowe informacje, kto ma to podpisać, w jaki sposób jakie uchwały powołać, dostaniecie również wzory takich dokumentów. Więc dzięki temu kursowi w lekcjach wideo z jednej strony, a z drugiej strony infografiką i wzorem dokumentów będziecie to mogli zrobić krok po kroku, we właściwy sposób, bez ryzyka, że coś się po drodze posypie. Więc jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa tego kursu, serdecznie polecam, link znajdziesz w komentarzu, właściwie w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że te informacje są dla Ciebie przydatne. I przekonują się co do tego, że w spółce ZO również możemy płacić zdecydowanie niższe podatki niż w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, ale zanim podejmiesz taką decyzję, warto zastanowić się, czy ta opcja jest na pewno, na pewno dla mnie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.